Siemaneczki, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w twierdzy Jita. No i co by tu zrobić w tej misji? Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie misję fabularną, czyli znajdziemy potrzebną karoserię dla naszego przepięknego interceptora. Także ruszamy na łowy. Zobaczymy, no jak nam starczy czasu na nagranie, to co nam, co za zadanie ma dla nas Jita. Nie będę wcisnął gazu do dechy jak debil. No, przyznam się, że próbowałem raz nagrać ten odcinek, no i cóż nie wyszło, po prostu kilka razy spierdoliłem rozwalnie o tamtej dokładnie wieży. Teraz to zrobię. Tak jest. Homie, nie można, tak nie można. Nie, o, jest, udało się. Ej. Tam muszę też uważać, bo po lewej właśnie jest snajper, kurwa. Zaraz, mogę to, kurde, jakoś... Nie ze strzelby, chcę harpun. Harpun chcę. Czemu nie mogę tego ten... Strzał z harpuna, jest. Dobra. Chciałem to zrobić widowiskowo, ale... Teraz jak chcą zjechać, co? Dobra, najpierw to zbierzemy łód, to schowamy się troszeczkę... Oj, nie kółko, tylko trójkąt. Schowamy się troszeczkę za górą i trzeba z tym jakoś by było bezpiecznie zjechać, co? Nie będzie bezpiecznie. Oczywiście, że będziemy szarżować. Zaraz, kierownica jest po prawej. Kurwa, nie, dalej się nie mogę przyzwyczaić do tego, że ten samochód jest od Mańkutów. Znaczy od Mańkutów, są od Australijczyków. Dobra. Tak jest! Tak. Teraz. Tak. Chodź tu. Tak jest. Jeszcze boczkiem. Pomyślałem, że możemy taranować bokiem samochodu. Tak. Dobra. Doganiaj go. Tak. Może ta fałszywska, tam co Max mówi, że jest słaba, bo to fałszywska. Ale, szczerze, kurwa, jestem na środku drogi, to nie jest bezpieczne. Ale szczerze, ma jakiegoś tam kopanie, źle. Nie jest, kurde, źle. Dobrze, jedźmy dalej, po prostu już do misji. Niestety czas nagli, ja nie chcę robić takich długich odcinków, bo później długo mi przerabia ten filmik. Tu mamy żeby dać dla gości wodę. No dobra. Pomożemy im? Pomożemy. Trzymaj i daj wody. Nie mam jej za dużo, ale sobie zdobędę najwyżej. Pomogę, może oni mi później pomogą. Co się daje w życiu, powinno wrócić, nie? Daj wodę wędrowcowi. No nie mam już wody, trudno. Myślałem, że wyrzucili ten jakąś amunicję na bok, ale nie. Dobra, po drodze jest następna wieża, więc po prostu rozpierdziela jak. Tylko, że ona jest opancerzona chyba, czy nie? Nie, jednak nie. Nasz przód jest wzmocniony teraz, więc jak widać, że przodem uderzam, to tak naprawdę nic mi się nie dzieje. Dobra, tu coś jest. I tu też coś jest. Ole, gorące spod maski. Z filtra. Dobra, pozbierajmy. W porównaniu do Wiedźmina, wiadomo, to jest... A czemu ja mówię w porównaniu do Wiedźmina? No bo ostatnio, co, najwięcej się grało w Wiedźmina. Przynajmniej ja grałem. No jest inny klimat, tak? No bo to jest pustkowie, jeździmy autkiem. Jeździmy sobie autkiem, tak? Też jest no, sandboxowy. Sandboxowa gra, więc dużo do zwiedzania, do zbierania, eksplorowania. Ale to jakoś mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc. Co? Będę dobrym człowiekiem i się z tobą podzielę. Nie będę taki, że zabiorę wszystko. O! 50 sztuk.
No i dobra, pomogliśmy, zebraliśmy 50 sztuk złomu, to wcale nie jest mało. Dobra, nie będę sobie zawracał dupy tymi rzezimieszkami, którzy tam jak jeżdżą. Dobra, założę drugą słuchawkę. A czasami muszę zdjąć, ponieważ moje słuchawki bardzo, ale to bardzo wygłuszają. I co? Podczas tej jazdy... Wolny kurde, ten samochód jest. Podczas tej jazdy zwiedzania nie zauważyłem jeszcze burzy piaskowej. Znaczy, nie zauważyłem. Zauważyłem, ale podczas tylko zdobywania jednego obozu. O, no. Chodź. Tak jest. Tak jest. Tak. Furia, włącz się. Dobrze. I mocny strzał. A, nie udało się. Furia to chyba się wzięło z filmu czwartej części, co Mad Maxa. Czy Mad Max Fury. Co to za dziwny dźwięk? Może to z tego czarnego miasta, nie? Tam pali się wszystko. Dobra, no mamy karoserię, ale to jest Mustang. No ja nie chcę Mustanga, chcę Interceptora swojego. Najpierw to pozbierajmy złom. Dobra, jeden z dwóch. Dobrze, czyli mamy 100%, ale to nie wszystko. Ponieważ tu coś pewnie jeszcze jest. Nie. Nie, ja chcę tam wejść. Ja chcę tam wejść, no. Dobrze, tędy mogę wejść. Ale tam coś pewnie jest na górze, więc przed tym jak sobie wezmę tą karoserię, to oczywiście... O! Są plany. Plan naprawy dróg. Dobrze, mamy już 3 z 4. Pięknie. I teraz powinno nam wyświetlić, że... Powinno nam wyświetlić, że to miejsce jest splądrowane w 100%. Ale jak widać, jeszcze nie jest. Dobra, zeskocz. I tam jeszcze coś jest. Dobra, to też mogę zeskoczyć. Ponieważ iż na górze jeszcze coś jest. No ale dobra, najpierw... No dobra, wezmę to. Wezmę to. A, teraz jest miejsce splądrowane w 100% ekstra. Odblokowano karoserię. No i dobrze, że odblokowano, ale wcale ta karoseria... Ulepszenia waleta? Złom to waluta pustkowi, no wiem. I należy go trwonić. W rękach czuma złom może zamienić się w niesamowite ulepszenia naszego wielkiego dzieła. Złom dostępny jest na cechach pustkowych, można zdobywać na różne sposoby. Najskuteczniejszym z nich są poszukiwanie obozów lub miejsc poszukiwań, ale Max może znaleźć go przy pokonanych wrogach i pojazdach, wiem. Kochane dziecko czuma Magnum Opus. To maszyna w wielkim potencjale, jej ulepszenie to klucz do przetrwania Max. Ulepszenie Magnum są odblokowane dzięki obniżonym poziomu zagrożenia odpowiada za złom. Możesz w każdej chwili skorzystać z warsztatu, żeby zbudowiłem, ale karoserii nie zmieni. Ponieważ to ma być oryginalny Interceptor from the movie of Mad Max. Dobra, wjadę na tą górę. Skurwysyna. Dobra. Czy ten gość... come on, dajesz. Max, dajesz, Max. Tak jest. Ładuj, ładuj. Dawaj, dawaj, trzeba kierowcę wywalić. Teraz. Dobra, rozwalę to, bo on ma chyba dużo części na pokładzie. Widzę, że jeszcze ma jakiś pancerz. Pance, tak. Dobra, trzeba będzie się bardziej rozpędzić. No nie da rady niestety uniknąć czasami tego, żeby skonfrontować się z przeciwnikiem, żeby nie skonfrontować się z przeciwnikiem. Dobrze. Części lecą pięknie. Tak jest. O kurde, twardy. Zawróćmy, rozpędźmy się. Ja.
Dobra. Maska odpadła, mam nadzieję, że tylko... Nie przejedzie tu jakiś inny samochód, który nam będzie dokuczał. Tak jest! Pięknie. Pięknie, pięknie. I oczywiście... Cóż, trzeba pozbierać. Tak mało... A tak się wysilałem... Sześć sztuk złomu. No dobra, i tak to pozbieram. Bo to jak oczywiście jest nieraz wspomniane w grze, jest to waluta. Tam chyba idzie jakaś mała burza, co? Pieskowa. Dobrze, skorzystaj z warsztatu, by zmodyfikować nasze auto. Lepsze niż waleta. Nieważne. Na razie to na gazie, ale ja pojadę tutaj. Bo tutaj coś jest. Dobra. Jest gościu, który chyba... Oho. A, informacje na temat chyba tego obozu. A to ta babka, co nam... Co pomagaliśmy jej. Dobra, duże rozbudowane ostrze brzmi posągu broni go ogar, kikut, który jest podobno wrażliwy na ogień. Silna obrona przed pola, ukryte wejście pod budowlą, łupy ukryte pod areną ogara, nagroda dane zachowano w dzienniku. Kurwa, fajnie by było to zdobyć, co? To jest tutaj. Miejsce mogę wykryć pożyteczne przedmioty. Czy to jest to? Możliwe. A nie, to jest tym tutaj. To jest tu. Dobra. Ja myślę, że... Nie wiem, czy mamy amunicję do snajperki. Może byśmy coś zlikwidowali. Nie, nie. To X muszę przytrzymać. Stąd myślę, żebyśmy dorwali. Nie, nie. Tych snajperów. Dobra, weźmy sobie. Nie to. A. Dobra. Porąbało mi się. Przydałoby się, nie? Tylko teraz tak. Snajperów mamy oznaczonych. Dobrze, tu byśmy musieli podjechać jeszcze do tego. Dobra, ale najpierw mamy dwie sztuki naboi. Przydałoby się wodę uzupełnić. To jest nasza życiodajna woda, więc zrobimy tak. Ja przerwę nagranie uzupełnię sobie wodę i wtedy powrócę tutaj. No i powrócimy tutaj, tak? No i dobra, jestem z powrotem. Tutaj akurat zupełnie inne miejsce niż te, do którego miałem dotrzeć. No i tu jest woda. Tam jest gość. Chyba już się spodziewają mnie, bo tylko co dojechałem. To gość Czarnego Miasta. On tak myślał, że jestem gościem Czarnego Miasta. Ta jasne. Jestem, kurwa, waszym największym koszmarem. Ojej. Nie. Oh fuck. Tak jest, nożyk. Furia. Tak. Sara, że zaliczyłem, ale... Tak. Sara, nie łatwo się z nimi walczy, szczerze mówiąc. Na początku mówiłem, że łatwo. Sara, nie. Dobra. Odkryłem kolejne miejsce, gdzie mogły być jakieś fajne rzeczy. O, jakie autko. Fajne. Podoba mi się. Jest paliwo, więc chyba sobie wezmę... O, manierkę uzupełnię przede wszystkim. Zupełnie manierkę i przy okazji życia, które straciłem.
kurwa, już ostatki wody. 10% wody dzięki zdolności. Cholera, trzeba będzie jeszcze więcej wody uzupełnić. No dobra, trudno, jakoś sobie poradzę. To mi się podoba, jeżeli chodzi o to przetrwanie, że żeby nie ma apteczek, tak? Tak jak normalnie w grach. Lub jakichś czarów i magii. Albo przesiadywania przy ognisku, żeby nam życia pasek energii wzrósł. Tylko musimy sobie znaleźć żywność lub wodę. Dobra. Tam są... co to? A, to zejście jest jeszcze na dół. Dobra, czyli tam będą skarby. Może plany? Nie, ale to widać, że są części, tak? Dobra. A, czyli w 100% to już. To tylko tyle. No okej, no zawsze przynajmniej części złomu znaleźliśmy, tak? Wiem, że mi się świeci na misja. Co to w ogóle za auto? By się przydało je zachorować do Jeeta, co? I chyba tak zrobię. Tego auta to ja nie mam. Dobra, i zrobimy chyba sobie po prostu szybką podróż do Jeety i później od Jeety ruszymy na... tutaj, dokładnie, do tego obozu. Szybka podróż, tak jest. Jest. Wykonanie manierki pokazał, ile wody ma przy sobie Max. Napełniło źródło wody. Wiem. Dobra. Dostarczyłem ten samochód, czy nie? Mogę inny pojazd wybrać? Ale ja nie chcę. Ja chcę swój. Ja chcę swój i jedziemy. Jedziemy. Tutaj. Ale tu coś jest. Dobra, więc przy okazji sobie to... No bo przyczepność ma na tym piachu. Dobrze, więc sobie spenetrujmy. Co to było? Aha, tą łańcuchę mogę... A, no tak, na żółto zaznaczone, no to oczywiście mogę tu wejść i zejść. Dobra, po prostu skoczmy na dół. Zobaczmy. To chyba jakaś baza jest i pewnie... Wow. Patrzcie, nawet nie straciłem krzty życia. Po takim skoku. Dobra. Dobra, to jest druga część złomu. A, już w 100% tylko tyle. O takie miejsce się... Takie fajne miejsce. Myślałem, że tu coś jeszcze więcej będzie, ale przynajmniej mamy amunicję ze strzelby. To nam się przyda przy walce w tym obozie. Dobrze. Teraz tak, tu jest drabina. Dobra, spieprzajmy w końcu tego obozu. Mamy jakieś 20 minut jeszcze czasu, żeby nagrać. Także damy radę. Dobra. Już bez opierdzielania się, tylko prosto do obozu. Do obozu. Do domu wrócimy. W piecu naopalimy. Zatankujemy Magnusa. Teraz na konwoju. Magnusa, opusa. I nakarmimy Maxa. Tak. Tak, dokładnie, to ja. Tak. No dobrze, ale muszę mieć dużo amunicji też, tak? Mogę wyzerować to duże czerwone, ale muszę mieć też dużo amunicji. Coś tam na środku jest tego. A, wieża. Dobra. Może być. Dobrze. Wiemy, że gdzieś tu jest tajne przejście, więc po prostu go poszukamy. Tam powinniśmy w sumie zlikwidować tych snajperów, co? Tak, najpierw zlikwidujmy snajperów. To jest w ogóle trasa konwoju. Tam jest jakiś... Co to było? Jezus Maria. To byli... No nie, tam z tego zaczynam, nie chce mi się nawet. Po prostu podejdźmy ich z tej strony. Oni raczej mnie tu nie zobaczą. Ciekawe, jakie nie mają zasięg. Co to tam za budowle są? Widzicie to? Dobra, schowamy się tutaj. O, i tu będziemy mieli dostęp do... O!
Tak jest. Wyjdźmy sobie, zasnajpujemy. Dobra. Mam dwóch. O kurwa. Tak. Ale nie mam już więcej amunicji chyba, wiecie. A jednak. A, mam jeszcze. A bo tam magazynek jest, czyli mam jeszcze dwa naboje. Dobra, co tam jest na dole? Ognista rura, będąc na części obrony przedpolowy, strzeże głównego wejścia. Dobrze, ale to będę musiał chyba podjechać bliżej. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Nie, nie, nie wysiadaj. Fuck, tam jeszcze jadą ci ludzie z Krotusa, mam nadzieję, że nas nie dorwą. Dawaj, dawaj, dawaj. Zniknij im z pola widzenia. Dobrze. Po prostu robimy oj, 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 coś tam nam mignęło przed oczami jeszcze. Mam nadzieję, że to nie jest snajper. Snajper jednak. Jest snajper, jeszcze jeden. O, fuck. Patrzcie, headshot. Dobra, teraz tutaj mamy jeszcze jakieś zbiorniki, ale to nic. Dobra, po prostu tam wjedźmy. Tu się poruszają, widzę cały czas ludzie z Krotusa. Czekaj, czy mogę zapisać? Nie, raczej pewnie nie. Chuj, jedziemy. Jeszcze ani razu w sumie nie zginąłem, no ale... Tak jest. Przeładuj, przeładuj, bo tu są wieże, będę musiał je zlikwidować. Dobra, chuj tam, sobie celują. Tak, 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 tak. Mam radę. Tak. Tak. Oj, ciekawe czy damy radę, to dobra walka będzie, coś czuję. Fucking shit. Oj, oj, oj. Dobrze, dobrze. Ciekawe czy... Damy radę? Tak. Patrzcie, ściągnąłem skurwysynę. Jeszcze jeden. Ten hardcore jest jednak dobry. Dobra, damy radę, damy radę. Patrzcie. Tak, pięknie, 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 pięknie. I teraz przydałoby się jeszcze tamtą wieżę jedną ściągnąć. Dobrze, mam zaznaczę jeszcze... Come on. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest. Wieża się rozleciała. Ujujuj. Dobrze. Ja wiem, że gdzieś to jest boczne wejście. Ja bym go wolał w sumie poszukać. Tak jest, dobra. Tam gościu zlikwidowany. Spróbujemy pojechać po prostu tędy. Może gdzieś to rzeczywiście jest jakieś boczne wejście. Ale nic nie zostało z tej wieży. No nic. Dobrze, teraz gdzie może być to boczne wejście? Nie chciałbym jednak głównymi drzwiami wchodzić i niepokoić sąsiadów. Tu chyba są pola, mnie trzeba uważać. Patrzcie, nic tu kurde nie ma. Nothing. Co, tylko głównym mam wejść? Tylko? Właśnie się wpierdzielam na miny. Tam coś jest. Tam coś jest. Jednak nie. Wum, wum. Nic tu cholera nie ma. No dobra, skoro nie ma bocznego wejścia, to wyjdziemy głównym. Jeszcze mnie tutaj to intryguje, co? Ta wyspa, ta półka. Dobra. Skoro tak... A jest, zobaczcie. Jest i boczne wejście. Jest, znalazłem. W ogóle tutaj coś jest też. I tutaj pewnie będzie wejście jakoś
jakimś dołem, w sensie ukryte przejście właśnie, dawaj, wsteczny, 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 dasz radę, dasz radę. Dasz radę, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że nas nie zauważą. Chyba nie. Chyba nie. Dobra, niech to będzie przyczepione. O! A czemu? Czemu, czemu, czemu? Nie ma dżemu. Dobra, po prostu tędy wejdźmy. Myślałem, że tam będzie zejście jakieś ukryte, a tu dupa. Tu nic nie było. Nic. Po prostu kurwa nic. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O, o, o. Są. Ach. Jednak nas zauważył. Dobrze. Mocne, mocne ciosy. Tak. Dzienniku są dostępne. Pokonaj Gara w obozie, żeby zmniejszyć ogólny poziom. A wezmę sobie karnister. A co? Może będę mógł coś rozpierdzielić. Dobra, tu jest wejście. Tu jest wejście. Tam jest jeszcze chyba ta pułapka ogniowa. Te dysze ognia. O, 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 o. Pierwsze miejsce złomu jest aż 9. Czekajcie, to 9. Dobra, dobra, Jerry wrócił ze spaceru. To jest szajbus. On wieczorem takiego szału dostaje. Biega w lewo, w prawo. A w ciągu dnia zamulony. Dobra, żeby podejdę powoli, żeby nie nahałasować. Szkoda, że nie mam żadnego paczki amunicji, bo jak będzie gdzieś ten strażnik taki, co alarmuje. Fuck shit. Oh my god. Dobra, który pierwszy? O ty kurwa. Dobra, damy radę. Tak. 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 Tak jest. Aj, aj, aj. Dostałem buta. Wow. Dobrze, dobrze. Jakoś dałem im radę. Dobra, nóż weźmiemy, to się przyda. Oczywiście części, części, części. To jest tutaj naszym największym skarbem. Jak zwykle Jerry wieczorem rozrabia. Zaraz zostanie wpierdol i się skończy dzień dziecka. Mam nadzieję, że... Kurwa, posiłki. Mam nadzieję, że czum uciekł ogólnie. Co to jest? Wow. Grombijec. Wybuchowa broń, która może rzucić lub na którą możesz nabić wroga, zajmuje się bliskiej odległości. Nabicie, celowanie. Spoko. Podoba mi się. Nie, nie, nie. O, tam jest... Tak, insygnia. Mam nadzieję, że żadnej nie przegapiłem, ale... Wiecie co? Come on! Wow! Nie mam broni, kurwa, tak naprawdę. Ale Max jest silny i sobie poradzi. Dobra, to na chwilę się furia włączyła. Dobra, to był pojedynczy gość, także sobie zbierzemy łup. Czy jest tutaj coś więcej? Nie. Nie chcę nic podrozumieć, żeby się nie wracać niepotrzebnie. To jest jakiś dźwig. Dźwig. Dobra, amunicja. Pięknie. Wziąłem to? A wziąłem. Dobra, następna sztuka złomu. Amunicja. Szukam kurde jakiegoś fajnego skarbu. Tu nic kurwa nie ma. Tu. Tutaj przydałoby się opuścić ten most. Ale najpierw, no i jak zdobędziemy ten obóz, no to będzie nam automatycznie co jakiś czas przybywać, będą przybywać kolejne sztuki złomu lub chyba paliwa. Dobrze, insygnia Skrutusa, rozwal, zniszcz. Pierdol. Dobra, szybciej, Max, nie ma czasu. Jedziemy. Tretka T.
Teraz tak, trzeba to by było obniżyć. Dobrze, więc to obniżmy. Ja ci się rozwalmy. Come on, chodźcie. O ty kurwa. Nie, wiecie co, najpierw sobie napełnię. Dobra, może jeszcze nie ten, nie zdążył tu przyjść, a sobie w tym czasie napełnię życia. Kurde, kilka razy mnie tak naprawdę kamieniem rzucili. No. Tak jest. Tak. Kurde, znikąd się. Tak jest. Dobrze, dobrze. Nie, 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 nie mogę zginąć. Tak, dobrze. Tak, pięknie, pięknie. Furia. Tak jest, ekstra. I wykończenie nożem. Super walka. Zabij 60 przeciwników z frakcji tego Skrotusa. Ekstra. Udało się. A już myślałem, że będzie buba. Że będzie buba. Dobra, weźmy sobie. A ja chcę nóż. Nóż przynajmniej schowam. Nie będę musiał łazić z tym wielkim czymś. Tutaj chyba jest jakiś alarm. Dobra, to weźmiemy sobie w takim razie taką broń. O, tam amunicja. Świetnie. Świetnie, świetnie. Tak jest. Tym to będę walczył. O, ktoś dostanie baty. Ktoś mnie lepiej nie wkurwiać maksa. Dobra, przytrzymaj, pójść, uderz. Nie, nie, nie. Teraz sobie to zatrzymam. Dobra, 6 na 9. 6-9 pojawiło się. Proszę ja was. Dobrze. Tutaj co mamy? Przytrzymaj, przekręć, zawór. Dobrze, przytrzymałem, przekręciłem, tylko po co? O, tutaj mamy jedzonko, więc sobie uzupełnimy. No, mało jest takich. Dinky D. Dinky D to jest jego pies ogólnie. Znaczy, czum go tak nazwał. Tego czarnego psa, którego wcześniej miał Skrotus, nie? Dobra, chuj z tamtym. Idziemy dalej. Musiałem znowu słuchawkę zdjąć, bo nie słyszę nic, co się dzieje w otoczeniu. Tylko siebie. Ta, you gonna die, no, you gonna die. You wanna fuck with me? O, lepiej nie. Dobra, ilu ich tu będzie teraz, to jest pytanie. Tam kurwa pewnie cała zgraja tych chujków. Dobra, tu nic więcej nie ma. Spora ta baza, jest naprawdę spora. O, woda. Jest. No i w tych obozach są takie źródełka właśnie wody. Pewnie nie wiem, może jak deszcz raz na 1000 lat spadnie, to woda się gdzieś zbiera na jakimś zbiorniczku i wtedy możemy sobie uzupełnić. Dobra, tu cały czas widzę jakieś znaki. O, oh, fuck. Co to jest? Arena walk? O, kurwa. Dobra, dokonam słuchawkę, żeby się skupić. Dobra, jakiś boss. Walka z bossem. O, skurwy syn, co on ma w ogóle? O, fuck. Dobrze, że mam dwie sztuki amunicji. Come on, come on, come on. No. Dawaj, dawaj. Wykonuj go nożem. Tak jest. Mój Jezu, to tył. Dobra, damy radę. Tu widzę, ta arena to dosyć ciasna jest. Come on, come on. Dobra, podpalił się. Tak.
Dobra, dobra, do tyłu, do tyłu. Ajajajajaj. Nie, nie, Max. No, no, no. Come on, come on. Come on, dawaj jeszcze raz. Come on. Aaaa, nie dałem rady. Nie dałem rady, mam nadzieję, że... Dobra, skup się, Max, skup się. No chodź. Dobra. Wow, 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 come on. Wow, kur... Panie bany. Shake it up now. Come on, come on, come on, chodź. Wow. Dobra, do tyłu, do tyłu. Chodź tu. No, jeszcze raz, dawaj. Dobra. Okej. Okay. Cię zniszczę. Dobra. Pi to wodę. Pi szybciej, 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 szybciej. Duszkiem, duszkiem. Dobra. Jedziemy. Come on. Chodź tu. Teraz jak jeszcze raz tak zrobi, to ja zrobię unik. No, come on. Come on. Tak. Dobra. Mocny jest. Naprawdę jest mocny, jebany. Come on, come on. Mocne ciosy. Mocne, jeszcze raz. Wow. O! Dostałem, ale na szczęście nie mocno. No, chodź tu. Come on, come on. Bierz to. Nie, nie bierz. Kurwa, długa będzie walka. Długa, długa przeprawa. Dobra. Zniszczę go. Aaaa! Come on, jeszcze raz. No chodź. Come on. Dobra, on robi po prostu taki mocny zamach. To jest... Najlepiej to by było go w ogień pierdolić. No, jeszcze jedna broń by się przydała. Albo amunicja. Furia. Tak. Pięknie, pięknie, pięknie. Chodź tu, chodź tu. Furia mi się obniża. Dawaj, 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 chodź tu. No. Ogólnie jak się opanuje jego ruchy, to wcale nie jest tak łatwo. Wow. O Jezu, oh fucking shit. Na koniec już widzę, że on jest coraz bardziej aktywny. Ma mało... Jak ma... Tak. Wow. Dawaj, rozpędź się, dawaj. Jeszcze raz. No. Dawaj. Tak jest. No win, w końcu śmieciu jeden. Fuh. Kolos na glinianych nogach. Tak, na glinianych. Na glinianych nogach ze stalowymi rękoma. Insygnia 13, ale to jeszcze nie wszystko, bo ja zaraz coś znajdę. Ja jeszcze nie... Dobra, co on tu ma? 81 sztuk złomu. 4 sztuki amunicji. Podoba mi się ta broń, ale co, nie mogę jej wziąć. Dobra. Spenetrujmy jeszcze ten obóz do końca, co? Bo na pewno coś tu jeszcze jest. Na pewno. Jakieś balkony, kurde, fajny taras. Dobra, otwórz kopniakiem. Dobrze. Jest, kolejne części. Trzeba to w 100% spenetrować, nie ma co. Jest insygnia. Wow. Nie, nie. A ta broda mi się wcale nie podoba. Ja wiem, że teraz jest moda na brody. Pięknie.
Tam są dalej części. Dopiję jeszcze do końca tą wodę, którą mam. Tylko teraz tak, na dół to się zjeżdża. Już wiem gdzie. Jeszcze zobaczmy, co jest w tamtych. W tych stronach. Nic. Kompletnie nic. Ale obóz jest potężny, widzę. Wcale nie było łatwo. Naprawdę nie było łatwo. Ta łapka, co nam jest pokazana na mapce. Łapka na mapce, no. O kurwa, zwiało ten. Wow. Ej, ja chcę tam wejść. Czemu nie mogę? Czemu ja tam nie mogę wejść, co? What the hell? To jakiś błąd gry? Ej. Widzicie, co się dzieje? Tak jakby coś się unosiło, co? Dobra, przynajmniej mam strzępek historii. Z przykrością stwierdzam, że rajdowcem to nie, on nie będzie. O ile nie wymaga to zabicia wszystkich przypadków przechodniów do niej. Yes, he must have made it then. Dobrze, może z tej strony. Kurwa. Widzicie, co się dzieje w ogóle? Co jest grane? Jakiś błąd? Czemu nie mogę? Nie mam po prostu hu we wsi, żebym ja tego nie zdobył. Dobra, dawaj. Dawaj, dopóki to nieczysta siła mnie nie odpycha. Dobrze. Dobra, 9 na 9 zdobyłem już. O! Pięknie. I w 100% spenetrowałem obóz Wielki Brat. Dobrze, panie Bobrze. Tylko co jest tutaj? No tam widzę, że jeszcze jest jakaś łapka, więc raczej tego nie ominę. Bardzo w ogóle ta gra tak wciąga pod tym względem właśnie, żeby te pustkowie cały czas zwiedzać i penetrować, w sensie zdobywać. Zdobywać po prostu łupy, te części, żeby modyfikować Magnusa Opusa. Super po prostu. Dobra, 1 na 2. Dobra. 2 na 2. O, kolejny strzępek historii. Kiedy śnieg i lód roztopiły się podczas wielkiej odwilży, wody było w brud. Kilka miesięcy później nie było jej wcale. Teraz to najbardziej deficytowy towar. So much water. Czyli cały czas... jest budowanie tej historii, co się działo przed i jak do tego doszło, nie? Ludzie ogólnie opowiadają, jak było, co się zaczęło pierdolić, aż do pewnie tego momentu, gdzie wszystko się powstawało, tak? Na razie się tyle dowiedzieli. Jeszcze cud... Patrzcie, tam coś jeszcze jest. Kurwa. Naprawdę tu jest sporo tego, zobaczcie jeszcze. Aha. To jest po prostu... Nie wiem, co tu jest, ale... Ale coś jest. Dobra, po prostu w takim razie zejdźmy sobie tutaj. Bo już cały obóz penetrowałem. Dobra. I w takim razie, skoro już zdobyłem ten obóz i wygrałem z tym ogrem na ginanych nogach, no tak się przynajmniej nazwał, to po prostu będę kończył i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia oczywiście.